Siemanko, z tej strony Adam i witam was na kanale Zakręceni w Lewo. Jak wiecie, ostatnio żużlu, to można porozmawiać ewentualnie o tym na lodzie. Tak naprawdę no jesteśmy w martwym sezonie, za chwilę święta. Pewnie dziwicie się, czemu żadne materiały nie wpadają, bo powiem szczerze, rozmawialiśmy czy z Rafałem, czy z Mateuszem, że nagrywać coś dla czegoś to też nie ma większego sensu i żeby tylko było. Bo po prostu, no nie, no tak to też nie chcemy, żeby to wyglądało, że gadamy o jakichś pierdołach za przeproszeniem i bo każdą wiadomość można na swój sposób skomentować, ale postanowiliśmy, że tego robić nie będziemy i dlatego, jak widzicie, teraz zasypuję was czy to filmikami z FIFA, czy z motocrossu, a niebawem ruszę z nową grą, tak więc no tak to wygląda na chwilę obecną. Ale jednak dzisiaj odcinek typowo żużlowy. W sumie zastanawiałem się, czy go nagrać samemu. Na początku właśnie chciałem zrobić to prosto w taśmę, tą moją serię. To byłby w sumie drugi dopiero odcinek z tej serii. Ale jednak postanowiłem, że zaproszę do tego odcinka dzisiejszego Rafała. Tak naprawdę, panie redaktorze Rafale, czy się słyszymy? No tak, słyszymy się, panie prezesie, wszystko jest w najlepszym porządeczku. Masz rację, niestety ten czas w tym momencie jest taki, że no nie ma o czym rozmawiać i jak najbardziej potwierdzam twoje słowa, że robić coś na siłę też nie ma sensu, bo no, możemy się bawić w żużlowego pudelka i opowiadać, kto gdzie poszedł i co gdzie zjadł, ale to chyba nie o to nam chodzi, prawda? Nie, no oczywiście, Rafał, w 100% się z tobą zgadzam. A przechodząc już pomalutku właśnie do dzisiejszego tematu, to cały czas jesteśmy oczywiście przy naszej akcji, która niebawem już, mam nadzieję, wystartuje. Cały czas zbieramy fanty, jak wiecie, dla Marcina Ochoty, którego w końcu na koniec zrobimy live charytatywny. Będzie ta aukcja oczywiście już, no nie wiem dokładnie kiedy, ale miejmy nadzieję, że to jeszcze w tym roku. Rafał, myślisz, że damy radę do końca roku? Jeżeli tylko nasi wierzyciele, że tak ich nazwę, oczywiście nie mam to do zamiaru nikogo obrazić, ale jeżeli dostaniemy wszystkie fanty, myślę, że będziemy mogli ruszyć też. Chyba nie ma sensu startować z czymś, czego tak fizycznie naprawdę nie mamy, bo też chcemy być fair wobec i Marcina, i wobec was przede wszystkim, drodzy widzowie, żeby tutaj nikogo nie wpuszczać w jakieś tam maliny, że nie będziemy sobie licytować czegoś, czego tak naprawdę nie mamy. Jeżeli wszystko tylko zleci się do bazy, że tak to powiem, to startujemy. Myślę, że to będzie kwestia najbliższej przyszłości. O, myślę, że w tym roku powinno nam się to udać. I też trzymajcie za to kciuki. W tym momencie również przypominam, że jeżeli ktoś z was chciałby się dołączyć do naszej akcji, przepraszam, i wysłać jakieś fanty, nie wiem, szaliki, koszulkę, podpisy, cokolwiek żużlowego tak naprawdę, czy nawet jakąś inną pamiątkę sportową chciałby przeznaczyć właśnie na tą aukcję i na licytację, to w karcie społecznościowej jest oczywiście pierwszy post i na naszej grupie na Facebooku. Link znajdziecie w opisie, tam również można się dowiedzieć o całej akcji, którą właśnie w której jesteśmy w trakcie tak naprawdę. A teraz, jak to mówią, już przechodzimy sobie do dzisiejszego odcinka, a więc zapala się zielone światło, taśma idzie w górę i poszli. Rafał, w dzisiejszym odcinku chciałbym sobie z tobą porozmawiać na temat w sumie dość takiego, no nie chcę powiedzieć ciepłego kartofla, ale ostatnio spod pióra właśnie, no wiem, że tutaj ci się to nie spodoba, ale spod pióra pana Dariusza Ostafińskiego wyszedł taki artykuł, a mianowicie, że dużo wskazuje na to, że możemy mieć powtórkę z rozgrywki na zasadzie renegocjacji kontraktów zawodników. I do ciebie mam pytanie. Rafał, czy ty wyobrażasz sobie taki scenariusz? Powiem tak, no, niektóre artykuły spod pióra pana Ostafińskiego, muszę to przyznać, są niepokojące i często niestety jest tak, że te złe wróżby się sprawdzają i pomimo tego, że możemy sobie szanować bądź nie szanować pracę tego człowieka, to jednak część z tych rzeczy się sprawdza. Ja miałem też wątpliwą przyjemność nagrać film na ten temat i tutaj odniosłem się tylko do jednej sytuacji, aczkolwiek teczka jest gruba, że tak to nazwę, ale faktycznie już teraz przechodząc tylko i wyłącznie do tego, co powiedziałeś o tych renegocjacjach kontraktu, No jest to bardzo niepokojąca sytuacja, bo jak dobrze wiemy, Ekstraliga już w tym momencie nie będzie pomagać i to są sprawy tylko i wyłącznie klubów. O ile w pierwszym momencie, no fakt, nikt się nie spodziewał, że w marcu zamkniemy cały świat i będziemy musieli sobie jakoś poradzić, o tyle, no przejechaliśmy cały sezon. Adam, tak naprawdę w tym momencie jest już grudzień, okno transferowe minęło, każdy chyba się spodziewał, że to nie będzie na zasadzie, nie wiem, tydzień czasu posiedzimy w domu i wszystko będzie normalnie, więc kluby chyba wiedziały, co robią. I jeżeli ta renegocjacja kontraktów naprawdę będzie musiała nadejść, no to powiem Ci szczerze, że no nie widzę tego zbytnio, bo no też, kurczę, no wiesz co podpisujesz, no każdy jest dorosłym człowiekiem, no tak? Jeżeli ja Tobie mówię, nie wiem, Adam, dam Ci 50 zł, a później przychodzę do Ciebie i mówię, no sorry, ale mogę dać tylko 30, no to nie czujesz się w tej sytuacji w porządku, czujesz się oszukany, tak? Powiem no ci, i nie zdziwię się, jak zawodnicy naprawdę się wściekną, nie? Właśnie. I powiem Ci szczerze, Rafał, pozwolisz, że teraz też swoje zdanie powiem na ten temat. Pewnie. W tej sytuacji, jeżeli mówimy już o drugim sezonie, który może być bardzo podobny do tego minionego, dojdzie do renegocjacji tych kontraktów, to ja powiem teraz wszystkim tutaj szczerze, w 100% staję za zawodnikami, tymi, którzy nie będą chcieli podpisać tej klauzuli, tak? Czy no, tego aneksu do umowy, tak? Bo to tak wyglądało ostatnio. Bo powiem szczerze, jeżeli mamy listopad i mieliśmy listopad i było okienko transferowe i prezesi wiedzieli, jaka jest sytuacja obecna na świecie i w razie co jaka może być na przyszły rok, to powinni w tym momencie się zastanowić, jakie pieniądze są w stanie oferować zawodnikom. A tutaj odnosząc się jeszcze do tego artykułu pana Dariusza Ostafińskiego, on zwrócił uwagę na słowa honorowego prezesa Stali Gorzów, pana Komornickiego, który właśnie powiedział, że zawodnicy powinni się przygotować na to. No to jak teraz ci zawodnicy mają spać spokojnie, Rafał, ty mi powiedz? Słuchaj, przygotować się jak najbardziej, no wiesz. Ale zawodnicy? Tak, ale posłuchaj dlaczego, no bo przychodzisz do klubu, mówisz, słuchaj, chcę za podpis tyle, nie? No i klub ci mówi, no słuchaj, jest taka sytuacja, nie możemy ci dać. No i sobie wtedy w głowie kalkulujesz, że no fakt, może jak zgodzę się na tyle i tyle, to jeszcze to uciągnę, jeszcze zarobię, jeszcze wszystko będzie ok. No ale też to musi mieć swój pułap, no nie możemy też zawodnikom kazać jeździć za darmo, no bo to jest właśnie to zabezpieczenie. Tak więc powinny być pewnego rodzaju, moim zdaniem, widełki, pewnego rodzaju granice, w których moglibyśmy się poruszać, a tutaj to troszeczkę wygląda tak, jakby niektóre kluby w ogóle tego nie zrobiły, tylko uznały, że spoko, pandemia się skończyła, w przyszłym roku będą kibice, wszystko będzie git. No gratuluję optymizmu, prawda? No właśnie. No, nie wiesz, co będzie jutro tak naprawdę. No co z tego, że przypadki tego naszego całego wirusa spadają, jak nie masz pojęcia, co się stanie jutro. Więc planowanie na rok do przodu i to jeszcze tak optymistyczne, to jest dla mnie głupie i to jest nie wina zawodników, tylko wina klubów, że się na to zgodzili. Każdy zawodnik chce zarabiać jak najwięcej i to jest normalne. To jest normalne, każdy z nas chce żyć w jak najlepszych warunkach ekonomicznych i tutaj nie ma w ogóle o co się przyczepiać i też jestem tego zdania, że jak będzie taka sytuacja, że będziemy musieli naprawdę te kontrakty renegocjować, ja również będę stał murem za zawodnikami, bo to chyba wiedzieli prezesi, na co się zgadzają. No jeżeli obiecałeś, to już nie ma wyjścia w tym momencie. Dokładnie. Bo wiedziałeś, co się może wydarzyć i na co można się pisać. Tak, dokładnie, Rafał, jestem tego samego zdania, że teraz ten rok to był ten rok nauki tak naprawdę. Bo to jest niejednokrotnie, ja powtarzam starą śpiewkę, że nie rozumiem budowania samego budżetu na pieniądzach z miasta i w tej chwili nie rozumiem też mówienia na zasadzie, wiesz co, tych zawodników musimy podpisać, ale oni i tak przyjdzie nowy sezon, a usiądziemy, powiemy, wiesz, sytuacja na świecie jest jaka jest, będą musieli zejść. Dlatego zobacz, jak rakiem już z tego wycofała się Ekstraliga, która powiedziała, że nie będzie ingerować w nowym sezonie a propos renegocjacji kontraktów. I bardzo dobrze zrobiła, moim zdaniem. Ale tak, bo ona wie, co się święci. A święci się, że to pewnie nie tylko tutaj, bo w tym artykule było tylko wymieniona Stal Gorzów. A to na pewno to nie tylko Stal Gorzów sobie tak pomyślała. Tylko większość tych klubów, która dawała, powiedzmy, te kontrakty do podpisania, jakby na świecie było tak jak kiedyś. A tak nie jest. I tak jak przed chwilą, Rafał, powiedziałeś, my nie wiemy, jak będzie i kiedy wrócimy do tej normy. I czy w ogóle wrócimy, bo to nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, nie? No dokładnie, no słuchaj, my się zawsze śmiejemy, ale gdy mieliśmy kilkanaście zarażeń dziennie, to nie mogliśmy wychodzić do lasu, a teraz gdy mieliśmy, wiesz, ileś tysięcy, no to nagle okazywało się, że no nie jest najgorzej, nie? No wiesz, każdy się uczy, każdy widzi, jak to wygląda. No właśnie, obawiam się, że to się nikt, właśnie, ty powiedziałeś, tu mądre słowa, jeśli ci wejdę w zdanie, powiedziałeś, każdy się uczy. No właśnie nie do końca widzę, że się uczymy. Znaczy bardziej ci o rządzących mi chodzi, nie mówię tu o kwestiach politycznych teraz, tylko o klubowych. Bardziej powiedziałem, że na zasadzie ogólnie ludzie, jako rasa. O, w ten sposób, to miałem na myśli. Tak, całokształt. Tak jak może ostatnio, słuchaj, ostatnio, nie wiem czy słyszałeś, trochę z innej beczki, ale też czasami trzeba, ostatnio Edyta Górniak, pani Edyta Górniak, no stwierdziła, że najmądrzejszą istotą jest planeta, no to także ja już zgubiłem tak naprawdę, tak, i było to gdzieś nawet na Polsacie, bo gdzieś ją zaprosili. I też oczywiście ona przecież wie, że ona jest antyszczepionkowiec, a no już nie będę wnikał w temat, ale oczywiście powiedziała, że nie może być coś takiego, że to człowiek decyduje o ludzkości, ile ma przeżyć, a ile nie. To planeta jest najmądrzejszą istotą i to ona reguluje to, tak jak oni powiedziała. No fajnie, to teraz planeta pójdzie do pracy i zresztą zarabia za to, żebyśmy mogli się utrzymać, nie? Tak, a przede wszystkim niech zawodnikom może, wiesz, da te pieniądze z kontraktów. No nie, no wracając do no to ziemię, może będziemy, jeżeli planeta jest taka, wiesz, jeżeli według pani Górniak to planeta jest istotą, podkreślę to słowo, istotą, to może zaczniemy płacić zawodnikom pomidorami, no bo to jednak planeta je produkuje, że tak powiem. No dokładnie, nie, no to się śmiejemy, no słuchaj. Wszystko bierze się z ziemi, z prochu powstaje, w proch się obrócisz, nie? Ale już teraz zboczyliśmy i to grubo, ale czasami trzeba się pośmiać i trzeba dodać jakiś temat poboczny. Ale wracając już na ziemię i do naszego kochanego Speedwaya, powiem szczerze, wstrząsnął mną trochę ten artykuł, bo myślałem już o tym, że może być podobna sytuacja, ale nie myślałem w ten sposób, że to już nagle tak szybko, gdzie tak naprawdę rok się jeszcze nie skończył, a tu już... niektórzy w środowisku właśnie mówią, że no niech się zawodnicy przygotują. No nie wiem, czy to jest akurat dobry moment, żeby już wysyłać takie pierwsze sygnały, Rafał. Znaczy, ja powiem więcej, my troszeczkę dalej niż 2 tygodnie temu zamknęliśmy okno transferowe, no bo przypomnę, że skończyliśmy podpisywać kontrakty 14 listopada, więc jest 2 grudnia, no to masz trochę ponad 2 tygodnie, prawda? Więc no fakt, jest to dziwne, bo jeżeli my po 2 tygodniach już każemy zawodnikom się przygotować na to, że no chyba już wam nie zapłacimy, to ktoś tu jest niepoważny, no to ktoś tu jest niepoważny, ja też nie chcę tutaj, wiesz, nikogo obrażać, bo to nie o to chodzi. Nie, no oczywiście. Ale no jako taki, powiedzmy, kibic, jako osoba patrząca na to nasze środowisko żużlowe, no czuję pewien niesmak. I to taki dość solidny, jak po zgniłych pomidorach, jak już o nich była mowa. A, pomidorki, kurde, w głowie, ja lubię pomidory, no niekoniecznie te zgniłe. No ale wiesz, chodzi mi po prostu o to, że nie powinno to tak niestety wyglądać i no co, no nagle wydarzyło się tak, że każdy klub mówi, że jest w stanie zapłacić tym zawodnikom dużo mniej niż są to, co nigdy nie podpisał kontraktu, no nie byłoby wyjścia, musieliby się jakoś w jakiś sposób dogadać, a z drugiej strony, jeżeli już się dogadano na konkretne pieniądze, no to chyba każdy wie, co podpisuje, tak? I mówienie już 2 tygodnie po podpisaniu kontraktów, że niekoniecznie może to się wydarzyć, to tylko źle świadczy o osobach, które się tym zajmowały. Tyle. Wiesz, ja się obawiam, powiem ci jeszcze coś takiego, Rafał. Jak pierwszy raz usłyszałem o tych aneksach do umowy, to pomyślałem sobie tak, kurczę, żeby za rok kluby tego nie zaczęły wykorzystywać. I obawiam się, że dużo rzeczy będzie można zwalić na pandemię. Ja się obawiam, że na tą pandemię to będziemy zwalać przez następne 5 lat. Właśnie, właśnie wyjąłeś mi to, bo to, tak chciałem to spuentować, że pandemii już pewnie dawno nie będzie, nie będziemy chodzić w maskach, może stadiony się zapełnią, a kluby, działacze, mam nadzieję, że tak nie będzie, ale tym świecie żużlowym już dużo rzeczy widziałem, i kombinatorstwo, i szukanie oszczędności, czasami zwał jak zwał, właśnie na takich rzeczach, więc tak jak Rafał powiedział, kto wie, czy tak naprawdę z pandemią, której już nie będzie, będziemy mieli jeszcze do czynienia przez następnych kilka, oby nie, lat, bo zawsze możemy sobie mówić tak naprawdę o rynku, że o, cały czas przecież odczuwamy skutki tej pandemii, za 5 lat będę mógł tak pewnie powiedzieć, tak? Bo branże straciły i to tak szybko się nie odbuduje, ale czy, no obyśmy nie poszli, Rafał, w tą stronę. Tego się obawiam i powiem więcej, tego się spodziewam, niestety. No bo każdy z nas widzi, jak to wygląda. No i fakt, to co się dzieje w tym momencie, kryzysy, które dotykają nawet już nie tylko sport, ale i przeróżne inne branże, będzie się ciągnęło. Ja tylko, wiesz, ja się też zastanawiam nad taką rzeczą, że no żeby dostać licencję żużlową, znaczy licencję na starty w jakiejkolwiek lidze, musisz udowodnić, że nie masz długów. No, w momencie, w którym podpisujesz kontrakty i nie wypłacasz wszystkim zawodnikom świadczeń, no właśnie. To generujesz pewnego rodzaju dług, bo jesteś wierzycielem wobec kogoś. Ja wiem, że teoretycznie mamy ograniczenia płac, a część i tak tych kontraktów płacą sponsorzy. No to w takim razie co, na papierze nam wyjdzie, że wszystko jest super, a okaże się, że zawodnik X nie dostał $1 000 000 w tym sezonie, bo pandemia. To teraz właśnie. To tutaj powinniśmy się chyba pochylić i zastanowić, czy powinniśmy pozwalać na to, żeby zawodnicy dostawali pieniądze w formie zapłaty wynagrodzenia, tak? Od sponsorów. A teraz właśnie, Rafał, mogę ci postawić kropeczkę, bo bardzo dobry temat poruszyłeś. A teraz wyobraź sobie, jak ja to zawsze mówię, medal ma dwie strony. I wyobraź sobie, że nagle telewizja mówi, wiecie co? Wygraliśmy przetarg na tyle i tyle, ale jest pandemia i dostaniecie tyle. O, wyobrażasz sobie wtedy kluby, jaki by zrobiły harmider, i myślisz, że zgodziłyby się na renegocjacje? Oczywiście, że nie. Jak było, przecież nawet w zeszłym sezonie było tak, że prosimy o wypłacenie tej transzy wcześniej, żebyśmy mogli spłacić kontrakty, nie? Tutaj już na przykład w drugą stronę już nikt nie patrzy. My możemy wisieć zawodnikom, ale klubowi już telewizja wisieć nie musi, nie? O, nie może, tak. Znaczy nie może, no. Tak. I tu masz, i właśnie jak ja to zawsze mówię, zobaczcie, jaki ten łańcuszek jest. Że jedni stanowczo nie, ale drudzy, no oni to już muszą. I to jest najgorsze w tym wszystkim. To prawda, to jest najgorsze w tym wszystkim i też ciężko w ogóle nawet wysunąć jakiekolwiek rozwiązanie, bo to też jest taka sytuacja, no trochę bez wyjścia tak naprawdę, no bo jednak to nie telewizja podpisuje kontrakty z zawodnikami, to nie kibice by pośrednio płacą tym zawodnikom. No ja rozumiem, że teraz może być znowu tak, że będziemy po 25% kibiców na stadionach, albo 50%, albo w ogóle nie będzie żadnego kibica przez jakiś czas. No ja rozumiem, że my też pośrednio jako kibice płacimy tym zawodnikom za kontrakty i wpływy z biletów są sporą częścią, no ale no chyba powinieneś wiedzieć, czego się można spodziewać i podejść do sytuacji asekuracyjnej. No, nie wiem, może te kontrakty powinny być skonstruowane tak, słuchaj, tyle i tyle czasu może nie być kibiców, będą, zapłacimy na przykład ci jakiś bonus od pojemności stadionu. No nie wiem, takie głupie już propozycje rzucam, nie? Rafał, a czy ty wyobrażasz sobie, bo ja też się tak zastanawiam, tutaj też poruszyłeś fajny temat a propos nawet zawodnika i podpisanie tych kontraktów zimą. Czy ty wyobrażasz sobie, że niektórzy zawodnicy wręcz mogli mieć taki zapis w kontrakcie, że nie będzie możliwości do jego renegocjacji? Tak, a to tylko ze strony klubów. Uważam, że ci rozsądniejsi mogli sobie zapisać coś takiego w kontrakcie, natomiast nie wiem, jak mogliby na to zareagować zawodnicy. Pewnie będzie jakaś część osób, która powie nie zgadzam się i cześć, no ale niektórym zawodnikom jednak zależy też na jeździe. I, znaczy, żebyśmy się wszyscy zrozumieli, ja nie zarzucam tutaj teraz nikomu, że każdy jest, wiesz, złotówą, bo on chce jak najwięcej zarabiać. Właśnie, ja chcę to spuentować za chwilę takimi słowami, właśnie chcę spuentować to słowami, że nie. Tak jak już na początku właśnie tej pandemii ludzie pojechali z niektórymi zawodnikami, że to złotówy, że czekają, że bla 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 i tak dalej, i tak dalej. Nie, w tym momencie na pewno nie postawię przy żadnym zawodniku, który będzie zmuszany do renegocjacji kontraktu, krzyżyka, bo tak naprawdę to, co powiedziałem. Już sezon mieliśmy, żeby się wystarczająco dużo nauczyć, mówię tutaj teraz o działaczach. Podpisali zimą te kontrakty, gdy już byli po ciężkim sezonie, czyli te finanse powinny być dopięte. Jeżeli to, co Rafał podkreślił, jeżeli podpisujesz coś, bo myślisz, że jesteś hura optymistą i zaraz będzie wszystko dobrze, to dostaniemy, to pieniądze z tego będą, damy sobie radę, no to powiem szczerze, no to świadczy tylko o profesjonalizmie naszej, w cudzysłowie, najlepszej ligi świata. Takie jest moje zdanie. Kończące, Rafał, a twoje? No muszę się pod tym podpisać, no niestety. Wiesz, mnie też jest ciężko bardzo o tym wszystkim mówić, bo ja nie chcę też, wiesz, krytykować, nie wiadomo jak tutaj, hejtować może nawet. No nie, no do hejtów to nam daleko, Rafał. Wygląda to troszeczkę niepokojąco i to jest przykre, bo doskonale wiemy, z jakimi problemami ogólnie dyscyplina żużlowa się zmaga, tak? Wiemy, jakie są koszta utrzymania sprzętu, wiemy, jakie są koszta całej amortyzacji, żeby dojechać na zawody i tak dalej, i tak dalej. Zawodnicy startują w różnych innych cyklach, turniejach, nie wiadomo czym jeszcze. Wydaje mi się, że powinniśmy mierzyć siły na zamiary. Ja wiem, że każdy chce zarabiać jak najwięcej, ale kluby też powinny wiedzieć, na co sobie mogą pozwolić, a w obecnej sytuacji wygląda, że myśleliśmy, że będzie spoko, no ale chyba jednak nie będzie, sorry chłopaki, nie? No, dokładnie. I kończąc moimi słowami ten dzisiejszy odcinek, ten balonik, bo tak to trzeba nazwać, to całe pompowanie tej najlepszej ligi świata, bo jeżeli chodzi o samą oprawę, o same kibicowskie, telewizyjne, jest to najlepsza liga świata. Tylko czasami myślę, że ta cała ciemna strona speedwaya, jak to mówią, żyje troszkę na innej planecie i czasami chyba warto by było zejść na tą przysłowiowy żużel i zobaczyć, jak to powinno wyglądać, czyli na zasadzie mieć ręce i nogi, a niekoniecznie bujać cały czas w obłokach. I takie jest moje kończące zdanie. Rafał, super, dziękuję Ci za dzisiejszy Twój występ, panie redaktorze. Dziękuję, panie prezesie, jestem również zaszczycony, że mogłem się tutaj pojawić i znowu z wami porozmawiać, bo nie ukrywam, że jak skończyliśmy serię o transferach i nagle temat ucichł jakikolwiek żużlowy, to zaczęło mi się trochę w domu nudzić, jakoś przyzwyczaiłem się do codziennego nagrywania. I to było fajne, jednak dzień w dzień wrzucić jakiś odcinek na naszym kanale, na twoim kanale tak naprawdę, panie prezesie. więc to było fajne, to była jakaś taka... Miło jest wiedzieć, że kogoś interesuje to, co mamy do powiedzenia. W momencie, kiedy tego zabrakło, tak naprawdę wróciło to ze zdwojoną siłą, także nasi kochani słuchacze, dziękujemy, że jesteście z nami. A w szczególności, właśnie, chciałem bardzo pozdrowić naszego słuchacza, który ostatnio równał, nie wiem, czy to, co to było, walec, czy nawet nie wiem, czy koparka, równał drogę i słuchał właśnie nas, koparka, i słuchał nas w tle. I z bardzo śmiesznym komentarzem, tak więc pozdrawiam Cię, naprawdę super się tego słuchało, się naśmialiśmy tutaj wszyscy. No a cóż, a za dzisiejszy odcinek, tak jak mówię, jeżeli Wam się podobał, troszeczkę Rafał chyba z wprawy delikatnie, tak jak powiedziałeś, no stop, co dzień nagrywaliśmy, to już byliśmy, normalnie jechaliśmy z żywca, dzisiaj to tak troszeczkę, no po macoszemu bym powiedział, z powrotem trzeba się wkręcić w ten rytm, ale mamy w sumie, my też zapadamy w sen zimowy, bo jest zima, no i to co powiedzieliśmy, nie będziemy gadać o pierdołach, bo to też nie o to chodzi, to lepiej o pierdołach to sobie pograć. Ale a propos, jeszcze tylko chcę Wam coś powiedzieć, szykujcie się, bo na porządne zerowanie, bo wyprawiam urodziny. Tak, i będę je wyprawiał tutaj na kanale, nie Rafi? Tak, zastanawiam się, czy przyjść, ale tak, wyprawiasz. No, ty nie zastanawiaj się, czy przyjść, ty już tu jesteś, także ty już czekasz tak naprawdę. Tak, no dobra, więc... wyjdę z tej szafy, nie ma sprawy. No, tak więc do mety teraz, moi kochani, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to zostawcie tą łapeczkę w górę, a jeżeli nie subskrybujecie jeszcze naszego kanału, to zgrywa, do tego zachęcam. Zachęcam Was również do zasubskrybowania kanału Żużlowy Degustator i ostatnio też bardzo fajny materiał, Rafał grilluje, roast robi tak zwany, z panem Dariuszem Ostafińskim. Oczywiście z przymrużeniem oka to mówię, ale naprawdę fajny monolog. Warto zajrzeć, zapraszam Was również do odwiedzenia mojego Instagrama speedway-strefa oraz do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, link znajdziecie w opisie. Tak więc żużlowe świry, zakręceni w lewo. Ode mnie to tyle, pozdrawiam i Rafi, oddaję Ci głos. Dziękuję za zaproszenie do mnie na kanał, tak drodzy widzowie, Zapraszam Was do siebie, jeżeli macie ochotę. Z tym roastem to troszeczkę przesadziłeś, to był bardziej... No, z przymrużeniem oka. Wyrzucenie tego, co miałem w głowie odnośnie sytuacji z Maxem Drabikiem, także jeżeli macie ochotę, jak najbardziej zapraszam. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za to, Adaś, że mnie zaprosiłeś, dziękuję drodzy widzowie, że tutaj byliście. No i co? I każdy wraca dalej do szafy i czekamy na to, żeby można było znowu o czymś ciekawym nagrać odcinek i usłyszymy się, jak taka sytuacja tylko się wydarzy. Tak więc trzymajcie się, pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!